Witam. Jak zamatować gońcem i skoczkiem? Zatem pędzimy. Jak najszybciej chcemy zagonić naszego przeciwnika do białego narożnika. Oczywiście nie będziemy go matować w białym narożniku. Chcemy go zamatować w czarnym narożniku. Ok. Jak na razie idzie to dosyć sprawnie. No dobrze. Już mamy tę naszą pozycję. Zatem oddajemy tempo. Tutaj chce przejść, więc no blokujemy mu drogę. Ok. W takim razie teraz skoczek idzie na G2. No i w ten łatwy sposób zamatowaliśmy najlepszy program na czeskomie gońcem i skoczkiem. Mam nadzieję, że się podobało. Życzę zdrowia. Trzymajcie się. Cześć.